Jaka jest rola twoja jako, czy w ogóle właściciela firmy? Jaką on pełni rolę? Ilu właścicieli firm się zastanawia nad tym, jaka jest jego rola? Tak? No ale odstawmy go na bok. Mamy dyrektora zarządzającego albo lidera. Jaka jest rola tego lidera w tej firmie? Jaka jest rola jego względem jego ludzi? Zobacz, teraz proszę menadżera. Zapytaj swoich ludzi, na przykład jeżeli masz liderów czy brygadzistów, no bo ja też pracuję dużo z dużą ilością firm, czy to produkcyjnych, czy to budowlanych, no taki, że tych pracowników szczebli jest dość sporo. Jaką oni widzą swoją rolę w tej firmie? I teraz odpowiedzi są zaskakujące. No jak to, Magda? Moją rolą, odpowiada pracownik, jest to, żeby przyjść do pracy, zrobić, skończyć i wyjść. No jak to? No przecież ja, Magda, przychodzę do pracy, jestem tu 8 godzin, pracuję tu 8 godzin, no to przecież jestem. Ale jaką rolę pełnisz w całej organizacji? Czyli zobacz, to są dwie podstawowe rzeczy, od której jeżeli ja chcę zbudować zespół, jeżeli ja teraz jestem na etapie takim, że zatrudniam 5, 10, 15, 30 osób, jest mi łatwiej to zrobić i powinnam to zrobić od samego początku dobrze, żeby to było dookreślone, żeby nie było niedomówień, halucynacji, interpretacji i oczekiwań względem na przykład mnie jako szefa, takich, których ja nie jestem w stanie spełnić pracownikowi, bo pracownicy mają różne oczekiwania. To żeby jakby uwidocznić tą sytuację, to podam ci przykład mojej klientki. Polska firma zatrudniająca 120 osób. No jak polska firma, to wiadomo. Mąż zajmuje się produkcją, zarządza produkcją, szwagier zarządza magazynem. Do tego jeszcze jest dział zakupów, dział sprzedaży, do tego jest jeszcze dział obsługi klienta. Firma jest dość duża, posiada jeszcze dwa takie mniejsze oddziały. Zgłasza się do mnie i mówi tak, że ona już nie wie, za co ona ma się wziąć, gdzie ona ma ręce włożyć, bo przecież wszystko jest po jej stronie, ona za wszystko odpowiada. Ona jeszcze do tego zajmuje się dziełami związanymi z takimi jak finanse, księgowość, kadry i oczywiście cała administracja. Starcza doby? No nie. No właśnie, co się okazuje? Pracuje po 12 godzin i teraz pytanie jest takie, co spowodowało, że ona zgłosiła się i że ona chce pracować nad tym, żeby tą firmę poukładać, żeby zbudować zespół. No to, że zachorowała. I mówi tak, nie mogę dłużej tak funkcjonować. Prowadzę firmę od 20 lat, firmę przejęłam po ojcu, firma rośnie, mamy po prostu prosperity, no ale coś tu nie działa. Ma zespół, a ten zespół no nie funkcjonuje. Jak to jest możliwe, to są jej pytania, że ona musi się zajmować tym, co się dzieje w dziale zakupów, tym, co się dzieje w dziale sprzedaży, tym, co się dzieje na magazynie. Jak to jest możliwe? No i to jest odpowiedź na to, gdzie są podstawy, gdzie są fundamenty. Bardzo dużo przedsiębiorców polskich po prostu, no niestety, nie inwestując w swój rozwój, czy nie inwestując w pewne uczenie siebie pewnych mechanizmów działania, oczywiście nawiązując do kompetencji miękkich, no nie dba o ten aspekt. Jak firma idzie bardzo dobrze, to oni się nad tym nie zastanawiają. Oni zastanawiają się wtedy, kiedy się okazuje, że co z tego, że ja mam kasę, co z tego, że to jakoś się kula, oni po prostu najnormalniej w świecie mają dosyć. Bo czasami wystarczy usiąść, rozpisać, pokazać, wytłumaczyć dlaczego, za co ta osoba jest odpowiedzialna, dlaczego za to jest odpowiedzialna, jak ty widzisz tą rolę, jak widzisz oczekiwania, jaka ma być ta rola tej osoby. I już okazuje się, że następuje zmiana, ale czasami dla osoby tej z drugiej strony to jest no dobra, pogadał, był na jakimś szkoleniu, spotkał się z jakąś tam Magdą czy z kimś tam, czy z jakimś tam trenerem, no, ale za dwa tygodnie zapomnie, nie? Będzie po staremu. No się tam wymyślił jakieś głupoty, wiecie, no tam odbija mu 15 lat, firma jest, kula się dobrze, o co generalnie chodzi, nie? Jest szefem, to ma pracować, ma robić, przecież on jest szefem, ma podejmować decyzje, a co ja mam być za to odpowiedzialny? On jest za to odpowiedzialny. Pokazuje tobie i widzą rozmowy z pracownikami, bo ja wiem, że niektórzy zaraz powiedzą, no nie umie w firmie, tak nie jest. No oczywiście, że no, są firmy, w których jest lepiej, są firmy, w których jest trochę jakby... Inaczej, no jeszcze nie jest to rozwinięte, natomiast ja wiem, że polscy przedsiębiorcy borykają się z takimi sytuacjami. I teraz no, są pracownicy, z którymi trzeba będzie ten proces przejść, on będzie trochę trudniejszy, dlatego że do tego pracownika będzie musiało dojść jasno, tak, i precyzyjnie, i on będzie musiał to jakby przyjąć, no, ale to jest warunek tego, że ja, jeżeli teraz mam 10 pracowników i moi pracownicy zaczną myśleć w ten sposób, oni nie zaczną myśleć tak jak ja,
Nie? No bo to pamiętasz, w tamtym wywiadzie już było doprecyzowane, że twój pracownik, jako, jak jesteś przedsiębiorcą, nie będzie myślał tak jak ty, bo nie ma tych samych motywatorów. Nie? Ale jeżeli większość twoich ludzi zacznie myśleć w ten sposób i patrzeć na to w ten sposób, to jest dużo większe prawdopodobieństwo, że będziesz w stanie z nimi w kolejnych krokach pracować na poprawie procesu chociażby, czy na poprawie innych rzeczy, bo oni zaczną brać większą odpowiedzialność. A co za tym idzie? Jeżeli zobacz, pracownik weźmie większą odpowiedzialność, no bo się już porozumiewaliśmy, nie? Już się dogadaliśmy, już kurczę, ta Magda nie odpuściła, siedziała i drążyła, no to dobra, to jest moja odpowiedzialność, no to kuźwa, to ja się muszę teraz zaangażować, nie? Mm-hmm. No i muszę zacząć, no teraz muszę zacząć to robić, nie? No muszę zacząć to robić, nie? Już nie będzie tak, nie? I nie powiem, ale to nie ja za to jestem odpowiedzialny, to Franek jest odpowiedzialny. No to nie ja jestem odpowiedzialny, no to ty szefowa podejmujesz decyzję. Szefowa, to ty nie podjęłaś decyzji, nie? A tu nagle dochodzi do tego, że to ty jako pracownik jesteś odpowiedzialny i nie ma czekania, że szefowa podejmie decyzję, bo to jest twój ogródek. Piłka jest po twojej stronie, to ty masz podjąć decyzję. Więc automatycznie, kurde, trzeba się bardziej zaangażować.